Dzień dobry, witam Tantaos i zapraszam na Let's Level Plants vs. Zombies 2. Tak więc w końcu pójdzie nieco dalej. I zobaczmy, co miałem tu jeszcze do wykonania. Pokonaliśmy tego potrójnego bossa. Czeka nas jeszcze parę specjalnych misji i tutaj jest ostateczny boss. Tak więc próbowałbym ruszyć dalej przez te misje specjalne. Dave? I jego taco z waflą jest pyszne? Ale wyczułam więcej zombiaków. Taco z waflami? W nich lub nie? Zębiaki nadal chcą mózgi. Więc bądź ostrożny. Zostały zauważone silniejsze wersje zębiaków. W porządku. Kibicujące zębiaki się pojawiły. Sopelka bym sobie wziął ze sobą. A, nie mam nic, co by produkowało słońca. W takim wypadku postawiłbym bardziej na grzybki. I cóż jeszcze mógłbym tutaj zabrać? Cebulę. Cebula zawsze była pomocna. Przy okazji się patrzę, była taka roślinka, która teleportowała wszystko z powrotem. Nie, ty pomniejszasz. Miałem ją ogólnie zdobytą, to jesteś ty. Jest praktycznie zawsze zablokowana, niestety. Ale mówi się trudno. Lecimy tak. Tak więc będę stawiał bardziej na grzybki jednak. Chyba za bardzo do przodu go wyrzuciłem. Dwóch naraz idzie. Huchniemy im w twarz. Troszkę wsparcia w sile ognia mu się przyda. Więcej siły ognia. Zjadł mi grzybka. To niezbyt fajne, że mi tutaj tak wyszli. No te dziadki są okrutne. Tego pana bym zamroził. Tym panom tutaj huchniemy troszkę.
Was bym się musiał pozbyć? Tam na środku widzę zagrożenie. Troszkę zgazujemy tego dużego pana. Na balonie przeleciał. Potrzebowałbym coś, co by strzelało do tyłu. Czyli będę potrzebował tego jednego. Albo nie, bokserów wezmę ze sobą. Boksera postawię wtedy za tym całym portalem. Chociaż spróbujmy. Więc mam pierwszą linię obrony. Postawię sobie jednak więcej tych grzybków. Was bym się pozbył w ten sposób. Potrzebuję dużo repeaterów i to szybko. Już się pojawili ci panowie mi tam na dole. Tamtego pana chciałbym się pozbyć. Tak samo jak i tego. Ciebie zamrozimy. Potrzebuję więcej siły ognia tutaj. Więcej nieprzyjemnego oddechu. Repeater. Oszołomienie. Mały boom. Oszołomienie. Więcej siły ognia na środek. Nie chciałbym go stracić. Ciebie zamrozimy. Potrzebuję więcej słoneczek. Oszołomienie.
O nie, na dole się przebili. A tak dobrze to już wyglądało. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem zrezygnuję z tych grzybków. A wy mi pomożecie. Pana oszołomie. Tego pana zamrozimy. Więcej oszołomienia. Więcej zamrożenia. Troszkę eksplozji i mamy pierwszego repeatera. I potrzebuję zdecydowanie więcej. Siła ognia. Zostawcie mi mojego repeatera. Jeszcze nie mam pełnej linii obrony. Zrobiłbym coś takiego. Niedobrze. Muszę się na dole ratować.
I do góry. I w ogóle. Jak nie w ten, to w inny sposób. Eksplozja. I jakimś cudem się udało. Repeaterzy okazali się też troszkę za drodzy tutaj. Mamy przeżyć bez zniszczenia kolonii Dave'a. Armatki. I czarodziejowie. Bokserzy. Polecę tutaj znowu z tymi grzybkami. Ale ogólnie nie mam nic, żeby strzelać do tyłu. To nie wygląda najlepiej. Ewentualnie będę potrzebował tej smoki. To zadziałało. Ale do góry się przebili. Tak więc będę musiał postawić na smoki. Albo bokserów. Chociaż mi się wydaje, że bokserzy nie zatrzymają tych dziadków z gazetą. Ustawienie tych samych grzybków też nie jest rozwiązaniem. Spróbujmy ze smokami. Smoki, a z tyłu do wsparcia bokser. Ewentualnie w ten sposób. To znaczy, że wy musicie stać tam z przodu.
Nie, jakoś to nie idzie tak, jak sobie to wyobrażałem. Nie chciałbym na razie używać zdolności. No niestety przebili się też. Chyba, że zrobię coś takiego. Potrzebuję jeszcze raz. Kabum. Kabum. Nie było prosto i musiałem użyć zdolność. Moonflower i Shadow Shroom. Więc lecimy dalej. Jakie misje tutaj jeszcze były? Mam zaplanować swoją obronę. Są z murem na głowie. Ale repiterzy. Bumerangi. Piorunki. Tak się zastanawiam. Was nie będę stawiał. Ewentualnie w ten sposób. $850. Nie wystarczy na wszystkie linie. Zabraknie jednego. Dlatego zrobiłbym taki chwyt. I spróbujmy to przeżyć. Na tych dwóch liniach tam mam mniej siły ognia. Nie wygląda to na to, że przeżyjemy.
Brakuje siły ognia, gdzie jest tylko jeden repeater. W porządku. Zmienię troszkę formację. Będę potrzebował masło. Nie piorunki. I ewentualnie sałaty. Co jeszcze zadaje ogromne obrażenia? Wy zadajecie. Ale 325, czy to mi wystarczy? Jest jeszcze prostszy sposób, by to zrobić. To mogłoby pomóc, ale niekoniecznie musiałoby. Coś przebijającego, co jest w stanie. Z grzybków mam ciebie 125. Lasery były drogie z reguły. 200 kosztowały. A ty 150 kosztujesz. Tych panów bym się pozbył. Lasery wy. Co jeszcze by się przydało? A może zrobić to nawet inaczej? W ten sposób. I gdzie jest? Pychanie do tyłu. Oszołomienie. Będę mieć mniej niż 500. Nie wystarczy na wszystkich. Dwa piorunki by się tu jeszcze przydały. Ewentualnie. Za 325. Co ja mogę za 325 jeszcze tutaj wezwać? Żeby wszystkie tury, raczej wszystkie linie objęło. Dwa piorunki się jeszcze zmieszczą. Tak więc spróbuję najpierw wersję z piorunkami. Niech będzie. Tak, wygląda to już całkiem sensownie. Nawet bez masła mogę postawić tam te kujące
trawniki. Na razie się trzymają. Jakoś to masło z odbijaniem do tyłu nie najlepiej działa. Tutaj do góry już się robi niebezpiecznie. Musiałbym ich troszkę zatrzymać. To jeszcze nie jest to. Mimo wszystko brakuje mi jeszcze siły uderzeniowej. A słoneczek jest za mało. Żeby zrobić dwie linie tych odpychających. Potrzebuję coś tańszego, co dopełni obrażenia. Albo jednak spróbuję z tym grzybkiem. Ale wy kosztujecie drogo. Osiemdziesiąt pięć też jest za dużo. Chwila, moment, byli tacy jedni. Oni są tańsi. Albo repeater z nimi. Jak to odpychanie nie wystarczy? Zobaczmy.
Więcej obrażeń i odpychanie powinno się dobrze sprawdzić. Wygląda dobrze. Troszkę bym was tam odsunął, bo robiło się ciasno. No niestety już pierwszego doładowania zużyłem. Ale było po prostu pechowo, nie zawsze ich odpychają do tyłu. Ale nadal brakuje mi tej siły ognia. Nie, też nie dałem rady. Będę musiał sobie pomóc, ale w większej fali nie przeżyję. Albo mają za niski poziom jeszcze. I zaczynają się przebijać. To jest już prawie to. Pytanie jest tylko, czy obrażenia Repeatera będą wystarczające? Repeater i wy. Zobaczmy. Wygląda dobrze. Ale zabraknie minimalnie siły ognia. No właśnie, przebili się mimo wszystko. M-
Może nie do końca w ten sposób. Co jeszcze odpycha do tyłu? Może spróbujemy nawet inaczej. I starczy na jeszcze dwa takie pasy. Ale niekoniecznie musi. Nie, chwila, moment, nie starczy na dwa pasy. Bo 325 ich jest. Sposób. Na dwie linie tych odpychających chyba nie wystarczy. Nie do końca to tak działa, jak sobie wyobrażałem. Nie, i tak się przebijają. Może spróbuję inaczej. Po prostu z czymś, co zadaje ogromną ilość obrażeń.
Jak repiterzy myślałem. Wami nie wystarczyło, nawet z wami nie. Kogo mamy tutaj? W ten sposób jeszcze nie próbowałem. Nie wiem, czy w ogóle wystarczy na to słońce. W porządku. Cztery pola muszą przejść, żeby zostali pokonani. Trzy strzały na jednego. Nie, nie zdąży. Będę musiał jemu pomóc tutaj na jednej linii. I tak będę musiał tobie tutaj pomóc. Więc im prędzej mu pomogę, tym prędzej będzie naładowany i gotowy do kolejnej fali. Zostały jeszcze trzy takie fale. No niestety będę musiał tutaj zdolnościami pomóc. Nie widzę innego wyjścia, gdy jest ich aż tak dużo. No, z drobną asystą zdolności sobie poradzą. Kolejną falą jeszcze bym tutaj oczyścił.
jest finałowa fala. A tych panów załatwimy tak. Jak nie idzie po dobroci, to pójdzie w ten sposób. Nie pozwól podeptać kwiatki. Tutaj też mamy tych panów. Skusiłbym się na taką formację. Niech będzie. Tego pana zamrozimy na dzień dobry. A ja bym potrzebował tutaj więcej tych odpychających. Troszkę ułatwię sobie sprawę. A. Panowie eksplodujący. Podeptają też kwiatki, jak skoczą na drugą stronę. Spróbuję jeszcze raz z tymi samymi roślinkami, ale troszkę inaczej. Tego pana tam zamrozimy.
jeszcze pan eksplodujący, którego nie dało się zamrozić. I tutaj mi kogoś wrzucili. Jak się przed tym obronić? Musiałby mieć taką siłę ognia z przodu, żeby ginęli zaraz jak wchodzą na pole walki. Co ogólnie da się zrobić? Naprawdę da się to zrobić. Spróbujmy. Nie, za szybko wbiegają. Nie udało się go zatrzymać. Chyba że naprawdę postawię ich tutaj z tyłu. Jakby to najlepiej ugryźć? Wychodzą tłumy. Spróbowałbym jeszcze raz repeaterami. Gdzie jest cebula? Nie przewiózł nikogo, nie.
W porządku, ale teraz kogoś przewiózł. I jeszcze tutaj się ktoś znalazł. Było więcej takich skaczących. Się na to zgodzić. Tak. Czy mógłby się pan uprzejmie przewrócić? No właśnie. Woli mi się zasoby kończą. Wróciłbym tylko do mapy. Albo moje rośliny są jeszcze za słabe. Albo nie da się tylko przejść bez zdolności dodatkowych. Tutaj pszczółko. Chyba, żebym te bomby jeszcze dodatkowo sadził. Kompletnie o nich zapomniałem. One by były też dobrym rozwiązaniem. Ale w porządku. Na obecną chwilę podziękowałbym wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Tontaos, over and out.